Ach, kolejny piękny dzień wiszenia na haku, rzecz jasna. Siemaneczko, z tej strony Bas. My się tu widzimy w lobby, znaczy nie w lobby, tu perki, bo robię, znaczy już sobie przygotowałem build pod adepta, nie? Zadania. Znaczy biorę skrzynkę, chociaż kurwa trochę szkoda marnować ją, bo zadanie dzienne mam, żeby zabrać inny przedmiot, więc dobrze by było wziąć jakąś ciulową skrzynkę akurat. Albo przynajmniej... Chociaż ona też nie jest jakaś super. Chuj z tymi skrzynkami, to i tak jest gównowarte. A tu mam zdobądź 20 emblematów srebrnych, więc... Więc to z czasem się wykona. A jak na razie, to widzimy się w meczyczku. W meczyczku, kurwa. To żebym pierdolnął w meczu. Przełęcz udręki to porządny, udręczony element mapy. Kawałek mapy chciałem powiedzieć, dobra, nieważne. Dobra, chodźmy. Się przyzwyczaić, bo ostatnio tych adeptów, a właściwie nie adeptów, tylko to są eksperci robiłem. I w ogóle śmieszna sprawa była, bo robiłem klaudetką długo, kurwa, mecz za meczem, kurwa, nie wychodziło. W końcu się udało uciec i patrzę, nie dostałem osiągnięcia. Mówię, kurwa, co jest grane? Nie? I tak taki wkurzony, potem patrzę na te osiągnięcia, potem patrzę, kurwa, w lutym 2022 zrobiłem. Nie wiem kiedy, nie wiem jak, nie wiem czemu. Ale zrobiłem. Więc może jeszcze wtedy były stare prestiże i miałem tylko te perki, więc z nimi grałem. Nie, w lutym 22 ja nie grałem w DPD. Nie mogłem zrobić, to chyba 21 było. No nie, nieważne, po prostu. Nie, rób tego gena. No, już myślałem. Już ktoś się ściągnął. O, to już widzę, co tu będzie się odpierdalało. Nie, bo jak tego zrobimy gena, to będzie chujowo taktycznie. No, więc teraz robię Jake'iem Parkiem, no kurwa, coś mi... Wczoraj grałem i kompletnie mi nie szło nim. O, ta. Baba Jaga. Nie Baba Jaga. Ten. Kompletnie mi nie szło, strasznie umieram. Znaczy jako pierwszy oczywiście wisiałem, no ale to jest już standard, czy dobrze idzie, czy źle. Kurwa, nie wiem. Mam uciekać? Chyba nie. A nie, to nie jest ta, to nie jest wiedźma, to nurska. Bo słychać blinki, ja myślałem, że to są te takie... Jak wchodzić w ten swój tryb. A, bo ona tutaj leży. Oni się pewnie kręcą przy niej, dlatego to tak wygląda. Nie wiem, czy iść się podnieść. Nie. Gdzie ta druga padła? A, zaraz obok tu. A, no chyba nie za bardzo. Chuj, robię gena. Pierdolę to. Powiesi ją, to ją ściągnę. Ta robiła buna. Kurwa. Widziała mnie. Ach, kurwa, będziesz... Dobra, Borow. Masz, a nie, kurwa, specjalnie nie klikasz te... Kipo jedna. Specjalnie nie klikała tych. Dobra. Udało się jakoś to ugrać. Specjalnie, kurwa, chciała się zabić. Bo przecież bym ją ściągnął, bo ta się zajęła tamtą, ta ją podniosła, więc tutaj to było do ugrania. Nawet lepiej można by było to ugrać, gdyby się miało wyższe umiejętności grania w DBD. A właściwie ugrywania takiej sytuacji z tym, z mordercą. O, świetnie.
Ale już ta sytuacja na samym początku, że oni tak się ściągnęli przy jej ryju, to było już podejrzane. Bo wiadomo... Już... Kurwa! Ach! Dobra, wyj... Blinknie mi się tu na 100%. Już tyle razy wyjebałem tego gena. Znaczy raz w sumie wyjebałem, dwa razy. Dwa razy to przez to, że powiesiła. No i patrz, poddała się. Ona chyba poszła się sama podłożyć, bo ona pobiegła w tamtą stronę. Gdzie oni się tam ganiali z nią. Za mną powiedz, bym ją wyleczył. Nieważne. Lepsze to niż jak... niż żeby się rozłączyć, taka prawda. Kurwa no! Ty, ona tuneluje chyba tych ludzi, bo czemu ona... Tyle razy wyjebany został ten gen i ona tu jeszcze nie przyszła. To zaś kurwa dziwne. Kurwa, znowu mi wyjebie w rękach. Albo nie. Dobra, czyli tylko wybucha, jak się go trzyma. Nie, bo czasem się niszczy nawet jak się go nie trzyma. To jest pewnie inny perk. Dobra, trzeba by było tam kurde pobiec. O ty kurwiu. A, myślałem, że będzie się blinkować. A, nie udało ci się. Paruwo. Dostała paletę? Nie, nie dostała. Siu! Ach, kurwa, myślałem, że zdążę. Mogłem tu ściąć ten zakręt. No i... Wal! No, pięknie! No, pewnie zaraz mnie i tak dorwie, no. No, też tak czułem, że mnie zaraz dorwie, bo to... Niestety po uratowaniu to... Musiałaby właśnie pójść za kimś innym, żeby... O, tu w ogóle silnik robię. Śmiesznie grałem, trochę tak nonszalancko. Ja bym tak nie potrafił. Albo i po prostu wyjebał się ten silnik. Dobra, pierwsze wiszenie to tam ciul. I tak tego nie ugramy. Więc co za... No, nikt cię tam nie ukrył. To było głupie. Mogę już zwiewać, w sensie. Chyba, że jej nie widziałam, może miała kamerę inaczej ułożoną. Znaczy, jak miała borłę, to mogła mnie ściągnąć. To bym przyjął hita i bym... Myśmy może chociaż albo ja, albo ona... Spierdoliła, ale ona będzie tak tu krążyć, nie? Czyli jednak jest kamperem. Nie no, pierdolisz. Albo jej szukała po prostu. Spierdalamy, bo ona ma dyntkę. Do bum totema. Dawaj. A, jeszcze nie jesteśmy. Ona tu przyleci od razu. No, no dobra, dawaj. Nie, właśnie, no bo... Dobra, w boom totem trzeba wejść jeszcze. I się tu w sianku. Właśnie w kukurydzy. W kukurydce się leczymy, tralala. Chyba, że nam trochę odpuść... Kurwa mać! Ostatnio w najgłupszych momentach... niszczę... Psuję skillczeki. Że po prostu w najgłupszych momentach. Jak mam się faktycznie skupić i zrobić skillczek, to kurwa zawsze mam... Dobra. Och, kurde. K
jakoś nie wiem, tak kurde, się skupiam na czymś innym i... A jestem ciekaw w ogóle, kiedy w DBD dla mordurców jakieś skillczeki wymyślą. Kurwa, już jest w tej grze tyle skillczeków, że szok. Albo na chodzenie, każdy krok to skillczek. Jak się biega. Albo umiejętność. Chodzisz i skillczekujesz. Mam wrażenie, że ona nam teraz odpuści na chwilę. Ona nas widziała i... No chyba, że ta się z nią tak gania. Albo chciała zajebać te dwie osoby, bo one właśnie tam odpierdalały taką manianę. Dlatego tamtej szukała w tej szafie. Albo nie, albo się gania z nią. Dobra, źle myślałem. No ona się z nią pogania, to chociaż skończy Kena. Albo nie. Widać, że cokolwiek tam potrafi się ganiać. No ja z nią nie mam szans, niestety. Niestety z małą ilością graczy mordulcami mam szansę uciekać. Musi nieźle ją robić. W sumie z tego, co widziałem wcześniej, to chyba ten mordulec nie jest jakiś super ogarnięty, ale... Ale jak na moje standardy, jest i tak za bardzo ogarnięty. O! Dobra, chuj, ten sprint zmarnuje. Nie chcę mi się chodzić, bo zanim dojdę gdzieś, to... To, kurwa... No. No właśnie. To zanim dojdę... A ja mam uciec z jakimś przedmiotem, to proponuję otworzyć tą skrzynkę? Dobra, wezmę ten przedmiot, to nie jest mój przedmiot, to wezmę, może się uda uciec. Kurwa. O! To, żem odjebał. Ona się z nią tak ganiała przez całą mapę. Ją zostawi. Nie zostawi. Dobra, trzeba ją ściągnąć. Nie ma to tamto. Dobra, i ona... by poszła... Gdzie? Ona jest pewnie... Przy genie? Dobra, poszła sobie. No co ty zrobiłaś? Ona jest jakaś kurwa jebnięta, no przecież bym ją ściągnął. Co ona odjebała? Gdzie jest? Aj chuj. No to dupa. Pewnie się teraz bliknie między... Będzie się teraz blinkować między bramami. Dobra, chuj, no idę próbować otwierać, no. Nic innego nie zrobię. Mogę się... No, jakbym miał jakąś klucz czy coś, to bym mógł szukać tej klapy, żeby ją otworzyć. Ty, ona tak na poważnie? Ona tak na poważnie, czy ona to specjalnie zrobiła? Ej, sorry, ale ona na serio mnie nie trafiła. Myślałem, w ogóle się bałem, że ona mnie zdejmie z tego. Ja cię kręcę, niemożliwe to po prostu było. Co?
Do you like corners? Nie wiem, o co chodzi. Znaczy, wiem, co to znaczy, ale nie rozumiem. Kto to napisał? Had coś tam. To Mikaelon był, to o co jej chodzi? Przecież je... Ona głupia jakaś była w ogóle, bo ja jej... Nie wiem, chciałem ściągnąć, a ona se poszła. Nie wiem, nie rozumiem czemu. W sensie się za ten... Dobra. Ale no tym optymistycznym akcentem końca tego meczu, ja nie wiem jak to się stało w ogóle. Widzimy się w następnym meczyku w tym akcencie. Raccoon City! Czyżbyśmy mieli przegrać? Jeszcze kurwa, jak grałem poza tym... Poza nagraniem i tak se, o po prostu. No biegnij se, kurde, no. Ja nie będę biec, bo szkoda mi tego. W ogóle tu wszystkie palety chyba na mapie widzę. To ja tu nie potrafię w ogóle wygrać, nie? Autentycznie. I to już chyba nawet nie zależy od mapy. Po prostu. Robię w dwójkę, tak? Co róbcie? No bo teraz przeskoczyć przez paletę, żeby... Oho. Dałem przeszedł. Już czuję, że mamy tego. Masny Myers. Śmiesznie. Dobra, chuj robię. Tego, rycerza. Wydaje mi się, że mamy. To taka muzyczka trochę jak ten rycerz. Albo bardziej nieznajoma po prostu. Wydaje mi się, że po dole chodzą, bo to... Nagle mi tu wylecą. Chuj, będą dwa silniki po jednej stronie, trudno. Ważne jest to, że jeszcze nie wisiałem. Nikt jeszcze nie wisiał, a silnik jest zrobiony. Zaraz będzie drugi. Chyba, że mi tu wpierdolą się z tym. No, jasne, że jestem. Jest ten. Jest, bo ten dusz, to była taka ta aura nad ikonką, to jest ten rycerz. On ma tą, tego chyba co goni, albo tego co patroluje, to on daje takie gówno. Dobra, ale dawaj szybko ten silnik dokończyć. Zanim tu przylezie. Sru! Dobra, czy my mamy go? Ściągać. Jezus, co to za krzyki? O kurwa, co to było? A bo to gówno. Ty, aha, ona już nie wisi. Dobra, co się tutaj? Chociaż może nie tutaj. O kurwa, on tu jest. Wezmę ją, ściągnę na Borowedzie. Pójdę się tu gdzieś ukryć może. Nie. Dobra, bo ja bym się chciał wyleczyć do końca. Na tym buntotemie. Kurde, ja nie widziałem, że to leci ten. On postawił tego właśnie takiego goniacza. Ale dobrze, przynajmniej go skasowałem, a uciekłem. Nie ma jakby problemu. No siema. Daj, to ci wyleci. Ja ten dalej biega jak popierdziel, okej. Nie wiem, gdzie ona wisi. Tam ją ktoś ściągnie, bym się nie chce tam znowu biec. Poszedłbym na drugą stronę. Chuj, pierdolę, idę na drugą stronę. Niech ją ściągną. Tamten biega jak popierdziel cały czas. Nie ściągnie jej. A ja pobiegę na drugą stronę mapy.
Oj, taktycznie, Bas, taktycznie. Nie, ściągnął. Dobra, bo ja chcę znaleźć jakiś gen i zrobić tutaj po drugiej stronie mapy, bo oni to tam się będą ściągać tam i z powrotem. Jeden typiarz biega w kółko jak popierdziel. Ci wiszą na no, ta już ma dętkę, czyli jeden... Czyli typiarz tuneluje. Miło. A ja nie wiem, gdzie jest jakiś silnik. No widzicie, ale nie powiecie mi, że to widzenie tych nie utrudnia trochę orientacji tutaj, co jest przy ścianie. Kurwa, tam jest. To on mnie nie widzi? On przebiegł. To jest gen? Nie ukryj. Nie wiem, gdzie jest gen. Ale tu już łaziłem. Tu ktoś buna w ogóle zrobił. Halo? Kurwa, przenieśli się na drugą stronę. Ja nie wiem, gdzie to jest generator, autentycznie. Tu? Tego już ściągnę akurat. Ale chcę znaleźć jeszcze ten generator. Można... Centralnie pode mną. Kurwa, on kampi? On gdzieś tu jest. Dobra, to jest dziura. Dobra, chuj. On kampi, co za chuj? No co za faja? Nie wiem, osłoniłbym cię, gościu, ale... Siup! Może pobiegnie za mną? Nie, pobieg za nim i tak, no to jest jeden chuj. Nie, pobieg za mną! Nie, odpuścił, bo zobaczył, że to nie ja. Co za kutasias, ja pierdolę! Jaki tuneler zasrany, a ja tu dalej gena nie mogę znaleźć. Na tej części mapy. Nie wiem, gdzie jest ten generator jakikolwiek. Są schody. Tu może? Może są na dole, bo tamte były na górze. Nie, jeden na górze, jeden na dole. Ale powinny być... O, jest! W końcu! Gdzie on padł? Nie widzę nawet. Chyba dosyć daleko. A tam! Jaki pierdolony... On jeszcze kampi, on tam gdzieś stał właśnie w rogu. No właśnie go słyszałem, myślałem, że on krąży gdzieś, szuka mnie albo coś. Nie wiem, czy jest sens tego typa ściągać w takim bądź razie, jak on... Nie wiem, że tuneluje, to jeszcze kampi. No mówiłem, zawsze na tej mapie jest problem. Nie! Nie kampi! Tu jest paleta gdzieś. Tu jest paleta, ale nie ma mnie. Tu jest druga paleta, ale mnie już dogoni w tym czasie. Nie dostał paletą na ryj. Ale mu ucieknę może. Hejże ho. Chciał mnie chyba zajść, ale mu to chyba nie wy... Aaaa! Nie chciał mnie zajść! Aaaa! Nie trafił! Co za gość! A, kurwa, myślałem, że ci nie wrócić. A. Nie, to jednak... To co on robi? To... Czemu tych typów tego jednego stunelował, tego skampił i stunelował? Teraz poszedł w pizdu? Nie rozumiem, to po prostu nie ogarniam sposobu gry tego typa. Teraz też znowu poszedł. Mnie wtedy jak gonił, to też... Mi odpuścił? O, do góry. Mi odpuścił? Kurwa, nie ma boomów już. Rozwalił.
Niedobrze. Dobrze by było się jakoś poleczyć. Ale nie mam jak. Tam nie chcę ryzykować. Gdzie był ten silnik? Na dole czy na górze w końcu? Bo ja już zapomniałem. O, słyszę silnik. A to jest ten, co ja robiłem. Go nawet nie kopnął. Szkoda, że jestem ranny tylko. Może byśmy się poleczyli? To nie jest taktyczne, co my teraz... Chodź... Chodź się gdzieś poleczymy, chodź do góry! Chodź do góry, bo on po dole chodzi. No co za gość! Ale będzie beka, jak się okaże, że po górze jednak chodzi. Nie, po dole chodzi, no mówiłem, no. Przydałby mi się ktoś, kto by mnie wyleczył i byłbym szczęśliwy. Ale taki totem? Nie może się zmarnować. Trzeba go zniszczyć. Kurwa, jednak po górze. Dobra, ten ma dyntkę. Spadam na dół. A nie, on wpadł na dół. To jest ten silnik cały czas, nie? Chyba było chujowo taktyczne. Nie wiem, czy go podnieść, czy nie? Nie, on go podnosi, dobra. Kurwa! No po prostu nie wierzę, jak... Nie potrafię tu grać. Znaczy, no, dobra, no, jakby ktoś chciał być... Nie wiem, to by powiedział, że wcale nie potrafię, no ale nie, że nigdzie. Ale kurwa, no... Nie wiem. Jeszcze jestem niewyleczony i cały czas jakoś tak... Cię boję. Że mi tutaj wyparuje. Nie wiem, gdzie jest gen, nie wiem, co robić. Nie wiem, co ta babka robi. Klaudetka. Nie wiem, gdzie iść. Próbować robić tego gena, czy nie? Kurwa, zmarnowałem sprint. On tu krąży przy tym genie cały czas. Ale trzy nam geny zostały. O kurwa. Łaaa, nie mam szans. Może się uda zrobić. Paleta chuja w dupę chyba. Nie paletę. Ach, dobra, bo ten mecz to i tak już taki spały jest, powiem wam. Przedłużony w ogóle, ile minut odcinka jest. Ta co robi w ogóle? Jestem Ona tam coś łazi. Ja tu coś łażę, a ona tam coś łazi. Nikt nic nie robi, bo nie wie, gdzie są geny. Znaczy to ten jeden, ale ryzykowny, bo cały czas tu krążył. Tak samo jak na początku tam krążył, gdzie oni padali cały czas. Nie? To on tam krążył, a teraz on tu cały czas krąży. No mam problem z tym gościem, on tak... Kurwa, niby Campio tuneluje, ale... Kurwa, niby tak, niby nie. Taki patrolujący jest, ale tuneluje na 100%. Do tego gościa, no przecież specjalnie zobaczył, że... O, to nie ja? To pobiegł... No i... Ha, borrow time! Tylko, że spadłem! Więc chuja mi to dało. Myślałem, że mnie to gówno goni, a nie on. Myślałem, że mnie to... Patrz, a teraz nie chciał stunelować i mnie zostawił. What the fuck? Teoretycznie nie chciał stunelować. What the fuck? Dziwnie strasznie ten gościu gra. Oj, no i tak pewnie umrzemy.
Kurde, to spadanie się tak nie opłaca, trzeba mieć tę umiejętność od tej. Zastanawiam się, czy jest to nie wziąć, bo dużo jest map, w których faktycznie jest coś ze spadaniem i taki boost po spadnięciu. Ach, ona przecież jeszcze nie umiera. Trudno. Nie no, w sensie, że może być klapa jakaś tu na podłodze, nie? O, ten silnik w ogóle cały zszedł. Jak taki boost po spadnięciu by się w tych wszystkich mapach przydał. No ale też są z drugiej strony mapy też płaskie. Na których, że tak powiem, boost po spadnięciu, w sensie ten perk by był bezużyteczny praktycznie. Bo są też mapy, na których nie ma kompletnie nic, nie? Totalnie płaskie są. Wysopisko, i coś tam jeszcze jest, nie? Na przykład na farmie to masz... Możesz z tego kombajna zeskoczyć chyba, z tego co wiem. Z tej jednej strony. Aby teraz beka, jakby mi się otworzyła klapa. Znajdziemy. Chyba, że on mnie nie szuka, tylko klapy. Ale by było kino. Nie no, nie uda mi się uciec. Gdzie tam? Kurwa, zamknął chujek. Ach, jakbym miał adrenalinę, to ach. Weź mnie powieś, kurwa, i ten. I widzicie, na przykład w takiej sytuacji by się adrenalina przydała. Bo można by było jeszcze uciec. Ale pewnie by mi się i tak nie udało. Z życiem, więc. Więc no. Tyle w temacie. No, możesz być zadowolony z siebie. Stunelowałeś dwie osoby. Przykampiłeś jedno. No nieładnie, tak chujowo grał. W sensie nieprzyjemnie grał. Plus nie ogarniałem kompletnie, jak grał, tak dziwnie. Z jednej strony właśnie tak niefajnie, a z drugiej strony grał normalnie. Nie rozumiem. Rycerz, kurwa. Dobra, chuj z tym. Dobra, jeszcze co dajmy, kontynuuj. Było śmiesznie, było długo, było dziwnie. Było bez sensu też. Czyli cały odcinek z DBD, taki jak powinien być. Dobra, no ale tyle w tym temacie. Dzięki wielkie za uwagę. No i do usłyszenia w następnych odcinkach. Hello, Lebens!